Aby kontrolerzy ruchu lotniczego zatrudnieni w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mogli skutecznie zarządzać polską przestrzenią powietrzną, muszą dysponować nowoczesnymi narzędziami technologicznymi. I o tych narzędziach będziemy rozmawiać dzisiaj w 9. odcinku podcastu Wysokie Loty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. A gościem 9. odcinka Wysokich Lotów będzie Mateusz Zelek, zastępca dyrektora Biura Informatyki i Techniki PAŻP-u. Zapraszam, startujemy. Cześć Mateusz. Cześć Marcin. Bardzo miło Cię widzieć tutaj w naszym podcaście. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby poświęcić go naszym widzom i słuchaczom. Wiem, że jesteś bardzo zajęty, tak jak właściwie wszyscy w PAŻP-ie, dlatego że realizujemy wszyscy bardzo wiele, bardzo ważnych projektów na co dzień. Tym bardziej dzięki. I chciałem zacząć od tego, od czego bardzo często zaczynam nasze rozmowy w Wysokich Lotach, czyli od takiego pytania i od prośby o wskazanie twojej drogi i twojego pomysłu na życie, który doprowadził cię do tego, że jesteś teraz w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, że zajmujesz się informatyką i techniką, systemami informatycznymi, systemami technologicznymi, które służą, pomagają w pracy naszym kontrolerom. Jak to było? Od czego się zaczęło? Jasne, dzięki za to pytanie. Tak, potwierdzam, że pracy mamy wiele, bo jeszcze przed przyjściem do studia prowadziłem spotkania projektowe. Tych projektów mamy dużo do końca tego roku w planie, które musimy dowieść jako biuro, jako rozwój, szczególnie ten pion, w którym ja jestem i za który odpowiadam. Moja droga do PAŻP-u była długa, bym powiedział, zanim tu trafiłem, ale już wcześniej, bo po maturze marzyłem o tym, żeby zostać najpierw pilotem samolotu liniowego. No wtedy to jeszcze, to był rok 2010, to było dosyć ciężkie wyzwanie, przede wszystkim finansowe, bo to około 250 tysięcy złotych kosztowało wyrobienie takiej licencji, a nie było jeszcze takich programów jak dzisiaj, gdzie linie lotnicze sponsorują de facto wyrobienie tej licencji. Licencji niezbędnej do tego, żeby móc latać po prostu tak, takim samolotem. Dokładnie. Potem w ramach pracy, którą się wykonuje na rzecz linii lotniczej, czyli pilotowania samolotu, składa się ten kredyt zaciągnięty w linii lotniczej. Także tutaj ta droga jakby zmieniła podejście. Też gdzieś tam rozważałem jeszcze pójście do Dęblina, zostania pilotem myśliwca. No to było w ogóle pierwsze marzenie. Natomiast tam wiadomo, bardzo wysiłkowane wymagania i fizyczne, ale też pod względem matury, jaką trzeba zdać i jakie punkty osiągnąć, no niestety spowodowały, że ta droga się mi nie otworzyła. Kolejną alternatywą, jaką brałem pod uwagę, też była Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Tam mój kolega z ławki szkolnej poszedł, dzisiaj jest oficerem. Czasami się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami też z dwóch stron, bo też my z wojskiem oczywiście współpracujemy. Natomiast finalnie skończyłem wtedy na Politechnice Wrocławskiej, tam zacząłem studia, ukończyłem pierwszy stopień inżynierski i potem właśnie zastanawiałem się, co na dalej. Na jakim kierunku? To był kierunek inżynierii środowiska, ale ta nazwa jest trochę mylna, bo to tak naprawdę były instalacje wewnątrz budynków, przede wszystkim sporo automatyki, algorytmów, urządzeń, które pozwalają, by te systemy działały w sposób maksymalnie bezobsługowy. To jest jakby ten background, który mam. Po tych pierwszych studiach szukałem swojej drogi. I miałeś taki pomysł, żeby zostać kontrolerem ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tak, dokładnie. Potem znalazłem taką ofertę o nabór, że PAŻP prowadzi ten nabór. To był rok 2012. Pojechałem na pierwszy etap testów tutaj do Warszawy. Testy z logicznego myślenia, ze znajomości angielskiego, z podejmowania jakichś tam decyzji i tak dalej. Przeszedłem ten etap. Kolejnym etapem był test, tak zwany FIST, ten test ogólnoeuropejski, który każdy kandydat na kontrolera ruchu lotniczego musi zdać. To jest 2 godziny, czyli tyle kontrolerzy pracują na stanowisku operacyjnym. Poszedł mi to w miarę dobrze, natomiast pamiętam, że to też była ciężka podróż, bo wyjechałem pociągiem wczesną nocą, bym powiedział chyba około godziny 2 z Wrocławia do Warszawy, żeby dotrzeć tu na rano. Zanim trafiłem, to były miesiące zimowe jeszcze, to było ciemno, zimno, też nie byłem do końca wyspany, więc moje dyspozycje nie były idealne. Kondycja psychofizyczna w takich wypadkach nie jest optymalna rzeczywiście. Tak. A to jak wiemy i w czasie testów, kwalifikacji, ale przede wszystkim później w czasie pracy na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego jest niezwykle istotne, żeby być skupionym, żeby być wypoczętym, żeby móc się w całości poświęcić temu, co się dzieje w przestrzeni powietrznej. Dokładnie, ta dyspozycja nie tak jak i w sporcie, mimo najlepszego przygotowania kondycji sprzętu ma znaczenie. No mówię, tutaj też inni wypadli lepiej, ci nie udało, trudno. Zweryfikowałem znowu swoje życie, wróciłem na studia, dokończyłem magisterkę, poszedłem. No ale ten PAŻP gdzieś tam cały tak, czas był. Tak, świtał mi cały czas w głowie. Potem pracowałem w firmach technologicznych, które robiły projekty dla branży, czy to automotyw, czy też dla lotnictwa właśnie. Gdzieś to lotnictwo cały czas mi było po drodze, szukałem swojej drogi. Przez 6 lat budowałem zespoły inżynierskie, realizowałem projekty dla firm głównie z Europy Zachodniej, ze Skandynawii, tam się ucząc tej kultury też organizacyjnej i budowy zespołów tak naprawdę, jak to powinno wyglądać, żeby
te zespoły były trwałe, były związane ze sobą, żeby były szczere, otwarte i transparentne relacje. No i szczęście, moja droga znowu z PASZ-em się połączyła tutaj w 2020 roku, gdy PASZ otwierał nowy ośrodek R&D w Poznaniu, taki był zamysł. I pojawiła się rola, nowe stanowisko tak naprawdę kierownika i postawienia czegoś od zera, od nowa, tak można powiedzieć, startupu wewnątrz dużej organizacji, co mi się bardzo spodobało. Podjąłem to. I czym miał się zajmować ten ośrodek? Ośrodek rozwoju, można powiedzieć. Tak, ośrodek rozwoju. Na początku mieliśmy zajmować się rozwojem systemów dronowych, bo wtedy PASZ wdrażała system PanSoutem, który się już funkcjonuje od kilku lat u nas. No jest bardzo ważnym, pomocnym, praktycznym narzędziem dla użytkowników dronów. Dokładnie. Zadanie było znaleźć od zera zespół ludzi, zbudować go tam w Poznaniu, który będzie rozwijał i utrzymał ten system. Plany były jeszcze szersze i też były realizowane. Prowadziliśmy projekty programu CESAR 2020, czyli programu Single European Sky ATM Research Program, czyli program, który integruje, można powiedzieć, podmioty, zarówno agencje takie jak PASZ, ale też Eurocontrol, też przemysł lotniczy, czy to Airbusa, czy Boeinga, w jeden ekosystem, gdzie tworzymy projekty badawcze, rozwojowe, współfinansowane przede wszystkim z Komisji Europejskiej do 70%. I rozumiem, że te doświadczenia, które miałeś w ośrodku w Poznaniu, przekładały się, czy przełożyły się de facto na to, czym się zajmujesz teraz w Biurze Informatyki i Techniki. Tak. To jest bardzo ważne i bardzo duże biuro odpowiedzialne w uproszczeniu, bo trochę musimy upraszczać te skomplikowane nasze wewnętrzne paszpowe tematy, zajmujące się w uproszczeniu przygotowywaniem tych narzędzi, o których mówiłem w zapowiedzi naszego, tego odcinka, naszego podcastu, czyli rozwijające systemy technologiczne, informatyczne, służące no de facto przede wszystkim kontrolerom, ale rozumiem, że też sekcji ośrodkowi dronowemu, czyli narzędzia niezbędne do tego, żeby to operacyjne funkcjonowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w tym podstawowym, strategicznym znaczeniu mogło być realizowane na co dzień. I gdybyś mógł opowiedzieć o tym, jak wygląda praca twojego biura, ile osób pracuje, na jakich stanowiskach i czym de facto na co dzień się zajmujecie? Jasne. Całe biuro, jeśli chodzi o Biuro Informatyki i Techniki, na dzisiaj liczy około 390 osób, z czego około 270 pracuje w pionie eksploatacji. To jest osobny pion, który zajmuje się przede wszystkim tym, żeby na 15 lotniskach cywilnych, które mamy w Polsce, urządzenia, sprzęt, którego używają kontrolerzy ruchu lotniczego, funkcjonował 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, czyli wszystkie systemy, stanowiska operacyjne. Również to są radary, to są urządzenia do radiokomunikacji, które też są jakby częścią składową tych wszystkich systemów, dzięki czemu piloci mogą komunikować się z kontrolerami, dzięki czemu widzimy samoloty. To jest pion eksploatacji. Natomiast pion, za który ja odpowiadam, pion rozwoju, to na dzień dzisiejszy jest około 120 osób. Zespół urósł o około 30 osób w tym roku. Mamy ambitne plany, żeby kolejne 30 do 40 osób pozyskać jeszcze na kolejne 2-3 lata, bo plany jakby rozwoju, jaki mam rozpisane na kolejne 5 lat, bo w okresach 5-letnich tak de facto te zadania i te projekty realizujemy, nas obowiązuje. Mamy 3 ośrodki w ramach mojego pionu rozwoju. Jeden to jest ośrodek rozwoju systemów ATM-owych, czyli do air traffic managementu, systemów, których używają bezpośrednio kontrolerzy ruchu lotniczego i Służba Informacji Powietrznej. Codziennej pracy na stanowiskach. Tak, dokładnie. Posługują się tym po to, żeby po prostu zarządzać bezpiecznie ruchem samolotu. Tak, dokładnie. Czy to na wieży, czy to na zbliżaniu, czy to na kontroli obszaru. Drugi ośrodek, rozwoju systemów bezzałogowych, czyli tematy wokół PanSoutem, związane z ruchem dronowym, tak dokładnie. Trzeci ośrodek to ośrodek rozwoju infrastruktury CNS, tutaj skrót znowu z angielskiego oznacza Communication Navigation Surveillance, czyli urządzeń do radiokomunikacji, do dozorowania, czy do nawigacji, radiolatarnie, czy to nawigacja też satelitarna tutaj wchodzi w ten obszar i radary oczywiście, które pozwalają nam monitorować stan przestrzeni i wszystkie statki, bo że się w nich znajdują. Wspomniałeś o tym, że te piony dzielą się, że biuro w uproszczeniu dzieli się między innymi na pion eksploatacji i na pion rozwoju. Eksploatacja, jak rozumiem, to jest po prostu utrzymanie tych wszystkich urządzeń, o których wspominałeś, także radarów, po to, żeby one były na swój sposób pewnego rodzaju oczami kontrolerów, żeby mogli w sposób taki profesjonalny widzieć dokładnie to, co się dzieje w polskiej przestrzeni. Ale rozumiem, że eksploatacja te radary utrzymuje, natomiast rozwój zastanawia się, w jaki sposób wpłynąć na to i jakie zbudować narzędzia i jakie zrobić procesy, żeby ten system, także ten element radarowy był rozwijany i był, no, że tak powiem, podnoszony technologicznie na wyższe
na wyższe piętra. Tak, dokładnie. My jesteśmy odpowiedzialni za tak naprawdę przewidzenie przyszłości, tej bliższej i dalszej, no bo bliższej to jest to 5-letnie w lotnictwie, ta dalsza to jest 10, 15, nawet 20 lat, patrząc na ATM Masterplan, który nas obowiązuje, który za chwilę wchodzi, tam mamy perspektywę do 2045 roku rozpisaną, co mam do zrobienia, czyli na 20 lat do przodu, tak się śmieję czasami, że wiemy, co do emerytury będziemy mieli do zrobienia. Natomiast tak, my rozwijamy te systemy, zbierając przede wszystkim feedback i potrzeby od naszych klientów wewnętrznych, które mamy w paszy, czyli kontrolerów ruchu lotniczego. My pracujemy dla nich, jesteśmy dla nich i dla nich tworzymy nowe rozwiązanie, utrzymujemy obecne, jakby tworzymy nowy system, nasz pion rozwoju, przekazujemy do kolegów do eksploatacji, oczywiście szkoląc odpowiednio osoby, które administrują, zarządzają pewnymi systemami, żeby ta wiedza jakby była uwspólniona i też potem od nich często spływają feedback tutaj od kolegów z eksploatacji, co należałoby poprawić. My w kolejnej iteracji systemu, kolejnej wersji produktu, czy jakieś rozwiązań technicznych typu radarów, to uwzględniamy, kontaktując się na przykład z producentami, z dostawcami w ogłoszonych postępowaniach, też definiujemy te wymagania w takim dokumencie, który nazywamy OPZ, czyli opis przedmiotu zamówienia i zdefiniowanych konkretnych wymagań technicznych, jakie powinien ten sprzęt spełniać. Czyli tych obowiązków i tej pracy jest rzeczywiście bardzo dużo i to jest trochę taki back office, praca na zapleczu, która jest niewidoczna z punktu widzenia tego podstawowego biznesu, czy tej podstawowej działalności, którą się zajmujemy, czyli po prostu kontroli ruchu lotniczego. Ale tak jak wspominałem wcześniej, rozumiem, że się z tym zgadzasz, żeby ta kontrola ruchu lotniczego mogła być prowadzona w sposób przede wszystkim bezpieczny, bo ciągle o tym powtarzamy, że to jest priorytet zawsze w lotnictwie, także w działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Bezpieczeństwo. To jest po prostu podstawa, biblia, tak, fundament. First, nie ma w ogóle żadnej dyskusji na ten temat. Prawda objawiona i tak musi być, bo taki jest standard światowy. Zresztą trudno inaczej sobie wyobrazić. Ale oprócz tego bezpieczeństwa są te wszystkie dodatkowe rzeczy, które trzeba rozwijać i które na rozwijać w kontekście potrzeb kontroli ruchu lotniczego i tym właśnie rozumiem, że twoje biuro się zajmuje w zakresie technologicznym. Tak, w zakresie technologicznym łącznie nie tylko jakby pion rozwoju, ale też jakby kontrolerzy biorą udział w projektach, no bo wspólnie oczywiście feedback od nich spływa, gdy my kolejną wersję systemu produktu stworzymy, te testy wspólnie z nimi, testy użytkownika przede wszystkim przeprowadzamy. Tak podsumowując, dzisiaj w tym momencie, jak rozmawiamy, to około 40 projektów jest prowadzonych, które moje biuro, mój pion prowadzi czy koordynuje też współpracy z dostawcami. Łącznie to jest ponad 200 osób zaangażowanych na dzień dzisiejszy w PASZP-ie oczywiście. I to są te projekty, o których mówiłeś, podzielone na różne grupy, rozumiem, tak? Z jednej strony także radarowe, z drugiej strony te dotyczące radiolokacji. Rozumiem, że to jest pełne spektrum. Tak, pełne spektrum zmian technologicznych, które sprowadzamy. Oczywiście najwięcej pracy jest w ramach Ośrodka Rozwoju Systemów ATM. Tam zespół też jest najliczniejszy, bo na dzień dzisiejszy liczy około 70 osób. W ośrodku dronowym mamy około 30 osób i ośrodek ten rozwoju systemów CNS to około 20 osób. Czyli rozwój systemów ATM, czyli tych, które są dedykowane kontrolerom ruchu lotniczego. Dokładnie tak. To jest ten najważniejszy. Oprócz tego mam jeszcze dwa działy. Dział architektów, który ma tą wizję całościową, strategiczną rozwoju stworzyć, spisać w naszej strategii i potem dbać, żeby te ośrodki, te zespoły deweloperskie to tworzyły, budowały te rozwiązania, testowały. Jeszcze dział taki finalny, który jest działem kontroli jakości, można powiedzieć, czy dział jakości wdroży, który jest takim finalnym. Stawia kropkę na D. Kropkę na D, że ja nie boję się potem podpisać, że ten system wchodzi do już odbioru, do analizy bezpieczeństwa mamy zamknięte i możemy to wdrażać operacyjnie. I to jest jakby taka finalna już tutaj sprawdzona pozycja, która wchodzi do pracy operacyjnej, tak. Rozmawialiśmy wielokrotnie przed tą naszą rozmową o tym, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekształca się w praktyce w firmę technologiczną, o tym, że w przyszłości ten profil stricte technologiczny, wysokiej kompetencji będzie bardzo istotny ze względu na różnego rodzaju zmiany, no też technologiczne w samym zarządzaniu przestrzenią. To po prostu będzie niezbędne, żeby doszło do takiego przekształcenia. Rozmawialiśmy też o tym, że szukasz do swojego biura wielu ekspertów, wielu inżynierów, ale także rozmawialiśmy o tym, że PASZP, przekształcając się w firmę technologiczną, staje się bardzo atrakcyjnym pracodawcą i te wątki rozwiniemy.
ale po krótkiej przerwie, za kilka sekund wracamy, przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam. No właśnie, Mateusz, te zawody przyszłości, te stanowiska, na które rekrutujemy, szukamy pracowników, łączą się z tą zmianą technologiczną, zmianą w dużym stopniu profilu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przekształcania się etapami oczywiście w firmę wysoce wyspecjalizowaną, w firmę technologiczną. Gdybyś mógł wskazać te podstawowe, może nawet nie same stanowiska, ale obszary, w których szukasz ekspertów, czego od nich oczekujesz, jak wysoko muszą być wykwalifikowani, czy muszą mieć jakieś szczególne doświadczenie i czasowe, i merytoryczne. Jak to z twojej perspektywy wygląda na teraz, jak może wyglądać w przyszłości, za rok, za dwa, za pięć? Jasne. My przede wszystkim dzisiaj szukamy osób, które mają doświadczenie w rozwoju oprogramowania. Bardzo bliźniaczą, bym powiedział, branżą do lotnictwa jest kolejnictwo, jest branża automotive, są też, jest branża statków, ale tych, które poruszają się po drogach morskich. Tam też jest szereg... Generalnie technologie transportowe, tak, bardzo, z bardzo dużego... Tak, wszystko, co jeździ, szerokiego. Rusza, pływa, lata, to jest gdzieś tam spektrum. Tutaj przede wszystkim bezpieczeństwo, tak, bo wszędzie te elementy bezpieczeństwa są ważne, żeby te systemy, te rozwiązania były bezpieczne. Szukamy ludzi też, którzy mają doświadczenia w tworzeniu dużych systemów, gdzie mamy dużą ilość danych zbieranych, przetwarzanych, wyciągane z nich informacje użyteczne. Często są to ludzie, którzy pracowali w firmach telekomunikacyjnych, w bankach, w ubezpieczalniach, więc tutaj też te doświadczenia są cenne. Czasami mam też ludzi z wojska, którzy po prostu już swoją służbę gdzieś tam odbyli, przyszli na emerytury, ale dalej chcą się rozwijać i kształcić. Tutaj... Wojsko, polskie wojsko, wielki szacunek tak ogólnie za wszystko, co robią nasi żołnierze. Szczególnie w kontekście ochrony granicy na wschodzie, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pracuje wielu byłych wojskowych, tak, którzy są bardzo dobrze, niezwykle dobrze przygotowani do swoich obowiązków. No i wyszli z wojska, to wojsko ich de facto przygotowało, więc to rzeczywiście jest, jak rozumiem, taka grupa, w ramach której można szukać kandydatów do pracy w paszporcie. Tak, jak najbardziej nad współpracujemy teraz z wojskiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bo algorytmy i technologie, które mamy w wojsku naszym, polskim, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, to światowy poziom i oni też nas uczą, wymieniamy się wiedzą, tutaj te kompetencje pomagają nam rozwijać. Szukamy przede wszystkim do naszych ośrodków osób, które są w stanie tworzyć oprogramowanie. Tutaj mówimy o języku Java, to jest język, w którym tworzymy systemy ATM-owe, też systemy bankowe są tworzone w tej technologii. Mówimy o języku sztucznej inteligencji czy machine learningu, to jest język Python, który pomaga tworzyć algorytmy, które te duże ilości danych przetwarzają. Mówimy o osobach takich, które zajmują się kierowaniem takim projektem, wiedzą, jak zbudować taki zespół, zadbają o budżet, o to, żeby te zadania były dowiezione w odpowiednim czasie i w odpowiedniej jakości przede wszystkim też. To takich osób szukamy. A czy te osoby, które będziesz rekrutował, muszą w jakiś sposób udowodnić te swoje kompetencje? Tak, wiadomo, że muszą, ale czy to jest jakiś specjalny sposób, na przykład pokazania, zaprezentowania jakichś projektów, w ramach których uczestniczyli? Czy jakoś inaczej to widzisz? Jakie testy takie wejściowe będziesz im szykował? Tych rekrutacji jest dosyć dużo, które mamy za sobą. Już doświadczenie nauczyło, że pierwszy etap to jest tak zwany test w DevSkillerze, czyli kandydat, który na przykład chce zostać inżynierem do programowania, dostaje test do napisania kodu na odpowiednim oczywiście poziomie, bo mamy juniorów, mamy midów, mamy seniorów, mamy też ekspertów i my ten kod potem oceniamy, de facto ta platforma robi to za nas, widzimy ten wynik. Jeżeli mamy pulę, powiedzmy, 20 kandydatów, bo teraz tych kandydatów na rynku jest więcej, dla nas szczęśliwie, bo widać to po jakości CV, jakie do nas spływają, gdzie rok temu czy dwa, świeżo po pandemii jeszcze ten boom taki, powiedzmy, rozwojowy był na wysokim poziomie, tak teraz, że tych projektów jest trochę mniej, te stawki trochę na rynku zeszły, nasze akurat wzrosły w tym momencie, bo nam się regulamin wynagrodzenia zmienił na lepsze, więc dogoniliśmy rynek, bym powiedział, tylko aktualnie przeskoczyliśmy trochę. Jesteśmy stabilnym pracodawcą, bo u nas projekty trwają 3 do 5 lat najmniej, więc jesteśmy tutaj atrakcyjnym miejscem pracy dla rozumiem, że projektów w lotnictwie nie można skrócić, bo
te procesy po prostu muszą trwać, ale dlaczego muszą trwać te 3 lata, a nie rok na przykład? Tak, muszą trwać, bo to przede wszystkim testy, żeby to bezpieczeństwo właśnie zapewnić. Czyli najpierw powstaje produkt, a potem jeszcze wielokrotnie jest testowany, dlatego że stawka jest rzeczywiście wysoka, czyli po prostu wracamy do punktu wyjścia, bezpieczeństwo pasażerów, tak, ludzkie, bezpieczeństwo operacji. Tak, ludzkie życie i zdrowie dokładnie jest najważniejsze. Przykład systemu, który mamy na przykład do zarządzania ruchem bezogołowych statków powierzchni, to jest 11 milionów linijek kodu. Mhm. A system do zarządzania ruchem lotniczym, którego używają kontrolerzy, to jest ileś razy więcej, podejrzewam. Jest tutaj, to pokazuje, jak duże te zespoły są i jak muszą być, żeby to wszystko zrealizować. Stąd właśnie szerokie spektrum poszukiwania kandydatów, też analityków biznesowych, systemowych szukamy. Jak kandydat przejdzie ten pierwszy etap technicznej weryfikacji, potem mamy oczywiście rozmowy kwalifikacyjne, gdzie kandydaci opowiadają o swoim doświadczeniu, o tym, co robili w poszczególnych firmach. Czy na przykład jak rekrutujemy UX, UI designerów, czy osoby, które odpowiadają za wygląd systemów, to jak wygląda panel użytkownika, to oni też często prezentują swoje portfolio systemów, które zaprojektowali, wtedy już też namacalnie możemy widzieć, kto dokonał, co ma w portfolio i jakby ten cały pakiet, czy ktoś jest dostępny, czy bardziej chce pracę zdalną, czy na miejscu w biurze i tak dalej, to powoduje, że... To ustalenia. Tak, wszystko to ustalamy i mówię, kandydatów jest dużo i to jest dobre. Ludzie chcą do nas dołączać, jesteśmy jakby nie patrzeć na rynku polskim, też ja w to wierzę głęboko, organizacją prestiżową, bo robimy naprawdę coś nietuzinkowego, nie, to nie jest kolejne software house, który produkuje sklepy internetowe czy portale społecznościowe, tylko robimy coś, co realnie zmienia nasz świat otaczający nas. Ja jestem inżynierem, więc też lubię tworzyć coś, co realnie widzę, że zmienia to otoczenie nasze, że możemy ten świat uczynić. Inżynierowie mają chyba taką misję trochę, prawda? Tak, no to jest misja. Pracują po to, żeby innym żyło się lepiej i wygodniej i żeby wykorzystywać te dostępne narzędzia, ogólne narzędzia do tego, żeby ta poprawa jakości życia, generalnie życia społeczeństwa rosła. My nie robimy tego tylko dla społeczeństwa, a też dla samych siebie. To tak my nauczyli, że inżynier musi być sprytny i leniwy. Tak, że jesteście altruistami, ale widzę, też jesteśmy. Nie, no też jesteśmy, oczywiście, no bo jeżeli stworzymy rozwiązanie, że pasażer z punktu A do B dotrze na swoje wakacje, spotkanie rodzinne, biznesowe, wygodniej, tak, to kiedyś my też z tego systemu skorzystamy, tak? Oczywiście. Myślę, dużą radość, satysfakcję daje, na przykład startujemy z lotniska Chopina, patrzymy na naszą wieżę i widzimy, że systemy, które tam są, kontrolerzy ich używają też dla nas. To też daje dużo satysfakcji, że faktycznie mamy realny wpływ na tworzenie tego świata, czy chociażby w przypadku dronów, tworzenie nowej gałęzi gospodarki, która na naszych oczach powstaje. Tak. Bo już drony transportują krew, transportują narządy, dowożą paczki, a za parę lat, co już naprawdę się dzieje, bo w Chinach te loty tych statków bezzałogowych się odbywają. Będziemy latać po mieście, tak? Czyli będziemy to, co w Balce Jetson oglądaliśmy. Jest bardzo dużo skrzyżowań i bardzo dużo tras, bo przecież jest wiele poziomów przestrzeni powietrznej. Dokładnie, to nie jest jak z ulicami, z drogami, gdzie mamy ograniczoną możliwość, koszty budowy są duże, trwa to dużo czasu, no i mamy pewno już tutaj limit, że tak powiem, osiągnięty. W powietrzu tego limitu jeszcze na szczęście nie ma. Teraz takim modnym zagadnieniem, myślę, już nawet nie teraz, ale od jakiegoś czasu i w rekrutacjach i wydaje mi się, że tak ogólnie dla inżynierów, dla specjalistów od technologii jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. Czy tutaj mamy coś do zaoferowania kandydatom, po pierwsze, po drugie, czy my wewnętrznie w PASZP-ie rozwijamy różnego rodzaju narzędzia w oparciu o sztuczną inteligencję i jak to widzisz, czy to jest taki kierunek, który jest atrakcyjny i biznesowo, i rekrutacyjnie, no bo co do zasady, to jest to, wydaje się, przyszłość wielu rozwiązań, wielu technologii. Tak, jest to przyszłość i ta sztuczna inteligencja już widzimy, jak wkrótce w nasze życie, chociażby samochody, które autonomicznie jeżdżą po San Francisco od Google, już to działa i jest faktycznie wdrożone. Lotnictwo jest nieco bardziej... mają wypadki czasem, prawda? Tak, jak wszystko, choroby wieku dziecięcego, każde rozwiązanie niestety ma i tak jak historia lotnictwa jest krzywą pisana, tak i tutaj niestety też jest. Natomiast wierzymy, że ta sztuczna inteligencja wejdzie do lotnictwa prędzej czy później. Na razie mamy jedną grupę dyskusyjną, może to powiedzieć międzynarodową, która przymierza się do tego tematu. My zatrudniamy pierwsze osoby, które się już pojawiły u nas od września, można powiedzieć, na pokładzie w PASZ, żeby te technologie naprawdę najpierw zrozumieć, tak naprawdę nauczyć się, czym to jest, bo AI to jest duże hasło pojemne, trochę buzzword, tak jak kiedyś wszystko było smart, dzisiaj mówię, że jest AI powered, a to tak naprawdę AI to jest duży zbiór danych, których tych danych mamy bardzo dużo, terabajty danych w PASZ archiwalnych i to, jakie algorytmy nałożymy na ten zbiór danych, jak przetworzymy te dane, jak te algorytmy połączą te kropki, żeby dla nas jakaś informacja potem użyteczna dla użytkownika na koniec dnia była, czyli na przykład kontroler, który pracuje na stanowisku, widzi ruch dolotowy, jaki ma do swojego sektora,
jak te algorytmy mogą przetworzyć ten ruch, żeby mu zaproponować jakieś scenariusze, jak poukładać optymalnie te samoloty, żeby te trajektorie były jak najbardziej efektywne czasowo, jak najbardziej efektywne pod względem zużycia paliwa i bezpiecznie. Tak, żeby kontrolnie nie musiał cały czas tej pracy umysłowej wykonywać na 100%, tylko na przykład na 70%, co znowu podnosi bezpieczeństwo, bo człowiek nie jest obciążony. Wyłącza myślenie, co pozwala systemom trochę myśleć za siebie. Tak, dokładnie. One wspomagają kontroler, tak, żeby on nie był tak jak ci nawigatorem, gdzie przez 95% czasu rozmawia przez radio z pilotami, tylko krok dalej chcemy pójść, żeby dane między Flight Management System, czyli z komputerem pokładowym w kokpicie pilota, a systemami naszymi na ziemi się wymieniały. No dziś to jest, bym powiedział, jeszcze raczkuje, bo to są kilobajty na sekundę, to twój smartfon wymienia kilkaset razy więcej danych niż te nasze systemy. Do tego potrzebujemy oczywiście satelit, coraz więcej satelit. Mm-hmm. Ten projekt o nazwie IRIS, który Europejska Agencja Kosmiczna sponsoruje, można powiedzieć, organizuje, sprowadzi się do tego, że do 2030 na niskiej orbicie okołoziemskiej będzie mieli około 170 satelit, które pozwolą na tą wymianę danych pomiędzy Ziemią a samolotem, który leci 860 km na godzinę, 11 km nad Ziemią, z dużo większą prędkością, to już będzie megabajty na sekundę. A ta większa wymiana danych jest potrzebna przede wszystkim do czego? Żeby choćby do tego, żeby lepiej projektować trasy przelotów. No ale przecież trasa przelotu z punktu A do punktu B zasadniczo musi być zawsze taka sama, albo prawie taka sama, chyba że wchodzą tutaj jakieś komplikacje w przestrzeni na tej trasie. Prawda? Tak, to o czym mówisz, to nawet w Polsce mamy wdrożone, to się nazywa Free Road Airspace, czyli loty po najkrótszej trasie z punktu wlotowego do Polski, na punkt wylotowy, mówiłem tutaj oczywiście o kontroli obszaru. Tak. Natomiast wchodzą, tak jak mówisz, zakłócenia. Zawsze mamy jakiś scenariusz idealny zbudowany na 24 godziny do przodu, a potem okazuje się, że tutaj mamy burzę, w innym rejonie mamy strajki kontrolerów, na przykład w innym kraju, bo też się tak zdarza. Tu mamy jakieś strefy, które się zaktywowały wojskowo, gdzie są ćwiczenia, czy na przykład na naszej wschodniej granicy, która jest teraz wschodnią granicą i NATO, i Unii Europejskiej, praktycznie jest wyłączony ten obszar z ruchu samolotów cywilnych. Czy mamy jeszcze jakieś inne problemy, typu na przykład zgłoszenia z pokładu, że ktoś zasłabł, albo są na jakąś usterkę i trzeba wylądować szybciej, więc to cały czas jakby powoduje, że te, czy na przykład opóźnienia, które są wygenerowane na lotniskach, bo niestety na lotniskach jest ich najwięcej. Czyli te zmienne dane, które już choćby w trakcie lotu się pojawiają, powinny być w jakimś sensie agregowane przez te systemy i wysyłane do systemów, które mają systemów pokładowych samolotów, po to, żeby piloci, rozumiem, albo nawet same systemy pokładowe mogły podejmować najlepsze, optymalne decyzje związane z trasą przelotu. Tak, dokładnie o to chodzi, żeby na bieżąco cały czas tą trasę, którą się zaplanowaną, aktualizować, czyli tak naprawdę wysyłać te dane i je na dużej mocy obliczeniowej na serwerach, można powiedzieć na cloud computing, to się tak nazywa ładnie z angielskiego, mielić, tak już mówiąc bardzo kolokwialnie, czyli przetwarzać te dane i wysyłać zaktualizowaną informację do kokpitu. Tak jak używamy Google Maps jadąc samolotem, nawigacja widzi, że tu powstał korek, tu jakieś inne obostrzenie, tu wypadek i szuka cały czas optymalnego algorytmu, który pozwoli tą trasę zachować. To też jest ważne dla krajów sąsiednich, bo dzisiaj oczywiście każdy zarządza swoją przestrzenią nad swoim krajem, natomiast to, w czym my jako PASZ też bierzemy udział, to jest tak zwany Single European Sky, czyli projekt jednolitej przestrzeni europejskiej, gdzie de facto nie ma już podziału na kraje, na granice, tylko szczególnie w ruchu, który jest już enrutowy, czyli ten na wysokości przelotowej, na kontroli obszaru, który mamy, pozwoli innym krajom lepiej prognozować, ile tego ruchu trafi, jaką trafi, w jakiej konfiguracji, żeby też u siebie zaplanować ilość sektorów, odpowiednio kontrolerów, jeszcze szybciej niż to dzisiaj robimy, bo dzisiaj mamy oczywiście jakieś tam wyprzedzenie, ale chodzi o to, żeby to odciążyć człowieka, bo przy ruchu, który nam rośnie w Polsce rok do roku 10%, liczba przewoźników też rośnie, liczba połączeń, rozbudowują wszyscy flotę, to w pewnym momencie dotrzemy do jakiejś granicy, ile jesteśmy w stanie obsłużyć przy tym poziomie technologii, jaką mamy i możliwościach już ludzkich kontrolerów ruchu lotniczego. Więc żeby tutaj nie zwiększać też ilości obsady, jaką potrzebujemy stale, to też potrzebujemy z drugiej strony te systemy, które będą wspomagać tych kontrolerów. O tym, jak będzie rósł ruch i jak my się będziemy do tego przygotowywać, także uczestnicząc w projektach w przyszłości, takim projektem jest choćby iTech, porozmawiamy za chwilę. Ja zapraszam za sekundę na trzecią, ostatnią już część naszej, jak widzicie, bardzo ciekawej rozmowy z Mateuszem na temat wykorzystania technologii w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wracamy za kilka sekund, zostańcie z nami. We'll be right back.
Jesteśmy po krótkiej przerwie. Cieszę się, że wytrzymujesz tempo rozmowy i to bardzo ciekawe. Tempo mi bardzo pasuje. Ja mam tendencję do przyspieszania, bo lubię żyć w szybkim tempie i w życiu projektowym, że tak powiem, ciągle gonić te terminy. I bardzo się cieszę, jest bardzo ciekawie. To, o czym chciałem teraz jeszcze przez chwilę porozmawiać, to jest nasz udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w realizacji istotnych, strategicznych projektów w kooperacji międzynarodowej. Projektów, które będą przyszłością ATM-u i będą w przyszłości niezwykle skutecznym narzędziem dla kontrolerów ruchu lotniczego. Taką kooperację mamy w ramach systemu ITEC. Powiedz, co to będzie, bo to ogólnie mówi się o tym, że to będzie system, który będzie spinał bardzo dużą część Europy w kontekście kontroli ruchu lotniczego, także Polskę. Ale po pierwsze, chyba jeszcze trochę pracy przed nami w ramach współpracy w tym systemie. A po drugie, jakie będą jego zalety w stosunku do tych systemów, którymi teraz się posługują polscy kontrolerzy? Jasne. Tak, ITEC to jest międzynarodowy, można powiedzieć, alians, konsorcjum, który tworzymy, w którym jest 7 krajów z Europy i dołączył 8 kraj w tym roku, w maju, dokładnie Kanada. To jest bardzo ciekawe, bo jest to pierwszy, można powiedzieć, transatlantycki projekt, który łączy zarówno Europę, jak i tą część Ameryki Północnej. Projekt duży, bo łącznie 27 centrów kontroli ruchu lotniczego będzie używać tego systemu. 28 milionów kilometrów kwadratowych przestrzeni powierzchni będzie kontrolowane przy użyciu systemu ITEC, bo to cała Europa. Ale 27 centrów to nie jest 27 krajów, bo w kilku krajach ten system jest tak zbudowany, że jest kilka centrów. Tak, na przykład w Niemczech są 3 centra kontroli obszaru i w tych centrach będzie to zaimplementowane. U nas jest jedno centrum, ale też są centra kontroli zbliżania. Mhm. I też ten system będzie oczywiście zaimplementowany, bo on będzie zarówno na kontrolę zbliżania, jak i na kontrolę obszaru. Na wieżach nie będzie go na razie. Będziemy mieli inny nasz system, nasze rozwiązanie, które też rozpoczynamy teraz pracę nad nim. Co jest ważne, to konsorcjum ma zapewnić, żeby te 12 milionów lotów, które są rocznie dzisiaj w ramach tych krajów realizowane, były realizowane właśnie w sposób efektywny. A przy rosnącym ruchu, tak jak mówiłem, gdzie dzisiaj w samej Europie ma 37 tysięcy lotów dziennie, Eurocontrol szacuje, że za 10 lat będzie to 50 tysięcy lotów dziennie i około 8 milionów pasażerów, którzy codziennie podróżują po Europie samej, więc to pokazuje, jak duża jest potrzeba stworzenia rozwiązań, które właśnie zintegrują wymianę danych, bo dzisiaj niestety jest tak, że jest kilku dostawców, w zasadzie dwóch na rynku, którzy tworzą te systemy. Każdy kraj też ma inną wersję tego systemu. My umówiliśmy się tutaj w ramach ITEC-a, że stworzymy wspólny system, którym oczywiście HMI, czyli ten wygląd panelu użytkownika dla kontrolera, może być zdefiniowany praktycznie dowolnie pod względem tego, gdzie, jakie funkcje mamy, jakie realizujemy. Natomiast wszystko, co jest pod spodem, ten cały tak zwany backend systemu, czyli te, można powiedzieć, bebechy, czyli te protokoły wymiany danych są wspólne i są jednolite dla całej grupy, czyli gdy samolot wystartuje w Warszawie, od razu kontroler, który jest w Madrycie, będzie wiedział dzięki systemowi ITEC, że ten samolot wystartował i już jest w drodze do Madrytu. Dzisiaj tego nie wie? Dzisiaj wie to na podstawie predykcji, jaką dostaje z Eurocontroli, z Network Managera z Brukseli, natomiast tutaj już będziemy mieli wymianę danych. Czyli to będzie takie bezpośrednie narzędzie łączności, którego teraz nie ma i tak jak wspomniałeś, w związku z bardzo istotnym prognozą istotnego wzrostu ruchu lotniczego w Europie w najbliższych latach, rozumiem, że takie narzędzie zdecydowanie uprości, poprawi efektywność, wymianę informacji, czyli tak naprawdę w jakimś sensie płynność operacji, tych tysięcy operacji. Dokładnie, chodzi zawsze o przepustowość, czyli płynność tego ruchu i o capacity, czyli też pojemność tej przestrzeni, żeby jak najwięcej tych samolotów zmieścić. To też daje kolejną możliwość, bo Komisji Europejskiej, no warto o tym wspomnieć, zależy na tym, żeby ten rynek ATM-owy też uwolnić, przynajmniej na kontroli obszaru. Czyli będziemy mogli konkurować już na rynku, powiedzmy na przykład w Francji stwierdzą kontrolerzy, że chcą strajkować, a będziemy mieli jeden system, dzięki któremu jestem w stanie, siedząc w Warszawie, z opóźnieniem mniejszym niż sekunda, kontrolować samolot, który leci z Hiszpanii do nas właśnie nad Francją. Będziemy mogli ten samolot, nasz kontroler z Warszawy, będzie mógł nawigować ten samolot, który jest we Francji już do nas. I to wszystko dzięki temu systemowi? Dzięki temu systemowi i dzięki też wymaganiom, jakie komisja na nas narzuca, żebyśmy ten program właśnie tego jednolitej przestrzeni europejskiej realizowali. Bo obecnie jest tak, że jeżeli kontrolerzy obszaru we Francji strajkują, to żaden samolot, który przelatuje nad terytorium Francji, właściwie nie może przez to terytorium przelecieć, bo to by było niebezpieczne i leciałby bez żadnej informacji o tym, jaka jest sytuacja w powietrzu. Musi to
terytorium Francji ominąć. Rozumiem, tak, że tak to funkcjonuje do tej pory, a w przyszłości dzięki ITEC-owi będzie to ten element ryzyka polegający na francuskich strajkach będzie mógł być wyeliminowany. Tak, będzie mógł być wyeliminowany. Dzisiaj to wygląda też tak, że to nie tylko w całości służba jest niezapewniana, tylko zmniejsza przepustowość tego nieba i kończy się na tym później, że na przykład ja startując do Brukseli czy do Paryża na spotkanie z Wrocławia, czekałem godzinę na płycie w samolocie, żeby móc wystartować, bo komunikat, jaki dostaliśmy, był taki, że jest za duży ruch. Popatrzyłem na flight radar, oczywiście tego ruchu wcale nie było dużego nad Francją, był dwukrotnie mniejszy niż normalnie, no ale było dwukrotnie mniej kontrolerów, więc przepustowość spada i ilość ruchu, jak jestem w stanie obsłużyć, też. Więc tutaj jakby dążymy do tego, żeby dwóch dostawców, który jest na rynku tych systemów ATM-owych, Francji jest inny niż tutaj u nas w ramach ITEC-a, też te systemy między sobą jeszcze wymieniały dane. No, jakby zunifikowanych protokołach. To coś takiego, co nazywamy SWIM, czyli System-Wide Information Management, gdzie będziemy mieli różnego rodzaju profile do wymiany różnych danych, czy to lotniczych, czy meteorologicznych i tak dalej, i tak dalej. I to jest cel nasz wszystkich tutaj. No i oczywiście musimy wspomnieć o systemie, rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy częścią kooperacji europejskiej, ale mamy też własne narzędzia, własne rozwiązania. Takim istotnym systemem technologicznym, który powstał jakiś czas temu, ale który cały czas jest rozwijany, i który w przyszłości nieodległej, miejmy nadzieję, może stać się rzeczywiście takim bardzo istotnym elementem takiego ogólnego systemu technologicznego w zakresie ATM-u, jest system CAT. Co to takiego i dlaczego z naszej perspektywy, i nie tylko naszej, ale też być może całej Europy, to autorskie narzędzie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest takie istotne? Tak, to jest już system, który rozwijamy, warto wspomnieć, 2005 roku. W przyszłym roku będzie trzecia wersja już oficjalnie wypuszczona, czy tam wdrożona do operacji. To już będzie 20 lat tak naprawdę doświadczeń developmentu naszego wewnętrznego, in-house'owego w PASZP. System jest ważny, szczególnie teraz, powiedziałbym, bo on służy do zarządzania przestrzenią cywilno-wojskową, koordynacji tak naprawdę tej przestrzeni, gdzie wojsko wykonuje swoje operacje, szczególnie obecnie na wschodniej ścianie Polski, która, tak jak mówiłem, jest granicą NATO i Unii Europejskiej. To narzędzie jest potrzebne, żeby wojsko, gdy ma potrzebę wykonywania operacji czy też ćwiczeń, aktywuje te strefy, czy nasza komórka tak de facto zarządzająca przestrzenią powietrzną operacyjna je aktywuje. I wiemy, że tam samolot cywilny żaden się nie może pojawić, czy też lotnictwo General Aviation, czy też operacje dronowe nie mogą być wykonywane, bo po prostu jest strefa. I dzisiaj to jest na zasadzie takie, że mamy wydzielone specjalne strefy, duże przestrzenie, które wojsko może lub nie wykorzystywać. To jest wydzielenie czasowe. Przez jakiś czas może wykorzystywać, potem ta strefa po prostu znika, ta strefa zamknięta na potrzeby wojska. Wtedy można tam używać tej przestrzeni, może używać lotnictwo cywilne, rozumiem. Są różne strefy, są strefy tak zwane też H24, które są aktywne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mhm. Są strefy, które, tak jak mówisz, są czasowo aktywowane. Natomiast one czasami powodują, że mamy mniej tej przestrzeni dostępu do lotnictwa cywilnego. I to, co w najnowszej wersji systemu chcemy stworzyć, to do czego dąży cała Europa de facto, jest dynamiczna konfiguracja przestrzeni powietrznej, czyli żebyśmy mogli bardziej dynamicznie te sektory, można powiedzieć, te przestrzenie wydzielone otwierać i zamykać. Dobrym przykładem jest na to strefy też dronowe, które mamy dzisiaj u nas. I na przykład leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do wypadku. Chcemy stworzyć, żeby w momencie, gdy jest dana strefa dronowa, leci ten śmigłowiec, to ta strefa była wyłączana lub jakaś część tej strefy była wyłączana, tak zwana tuba dla tego śmigłowca, żeby mógł przylecieć bezpiecznie, żeby żaden dron, operator się tam nie znalazł. Bo czasem zdarzały się takie historie, że leciał śmigłowiec LPR-u i nagle obok znajdował się dron, bo nie było jakiejś szczególnej koordynacji. Rozumiem, że teraz dzięki naszej pracy, dzięki pracy Twojego biura i dzięki świadomości, że tego typu technologie są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa, takie sytuacje, no co do zasady, nie mają prawa się zdarzać. Tak, nie mają prawa się zdarzać i do tego dążymy. Nasz system uważam, jest najbardziej zaawansowanym narzędziem tego typu, przynajmniej w Europie, jakie jest używane, dlatego też bardzo wierzę w ten produkt, w to rozwiązanie, że będziemy mogli je szerzej komercjalizować, nie tylko w Europie, ale też na Bliskim Wschodzie, w Afryce i może gdzieś jeszcze indziej, zobaczymy. System ma też tą właściwość, jakby w ramach tych projektów badawczo-rozwojowych, bo też jakby cały czas te projekty realizujemy,
dążymy do tego, żeby na koniec dnia, czy powiedzmy za te 3-4 lata, dojść do momentu, gdy tą matematyczną pojemność przestrzeni powierzchni polskiej, która wynosi 50 tysięcy statków powierzchnych, czyli mamy założenie, że każdy statek powierzchni leci w takim bąblu powietrza, który musi być odseparowany od pozostałych, jest taką samą strefą samą w sobie, się dynamicznie przemieszcza. I że będziemy tak zarządzać przestrzenią powierzchni, oczywiście to jest idealny jakiś model matematyczny, że ta przepustowość znowu nam wzrośnie. I tutaj znowu wracam do tematu tych satelit, wymiany tych danych między Ziemią a powietrzem i przetwarzania tych danych, żeby je wymieniać na bieżąco między komputerem pokładowym, statku powierzchnego, czy to załogowego, czy bezzałogowego, to już nie ma znaczenia, i naszymi systemami. Więc tutaj jest to ważne. ACAT jest jakby źródłem danych i zarówno dla systemów ATM-owych, dla tych, na których pracują kontrolerzy ruchu lotniczego, czy też dla systemu państwa UTM, czyli systemu, który wykorzystują operatorzy, piloci dronu, że wie, gdzie, jaki aktualnie stan przestrzeni jest, gdzie mogą te loty wykonywać lub i na jakich zasadach. A jak tak sobie spojrzysz na przyszłość, zrobisz sobie taką projekcję, nie tylko technologiczną, w tym sensie, że no, te systemy będą się bardzo rozwijały i tak dalej, taką projekcję na przykład na najbliższe 10 lat, to jakbyś opisał Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako organizację, jako firmę, która za 10 lat będzie jaka? Na pewno będzie dojrzała pod względem technicznym i technologicznym. Widzę stały rozwój. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Że będziemy mieli więcej inżynierów od oprogramowania albo równie dużo co kontrolerów ruchu lotniczego, bo będziemy zwiększać ilość programistów i tych ludzi, nazwijmy to wokół technologii, a kontrolerów no, będzie dalej tyle samo i będziemy na tyle w stanie razem z kontrolerami oczywiście tworzyć efektywne narzędzia, żeby oni swoją rolę mogli zmienić. Myślę, że liczba kontrolerów też będzie rosnąć. Pewnie tak, ale... Bo to jest oczywiste, jeżeli mamy wzrost liczby operacji i mamy potrzebę efektywnego obsługiwania tych operacji, to tak jak wspomnieliśmy na przykładzie Francji, jeżeli spada liczba kontrolerów, spada przepustowość, więc tutaj też na pewno będzie rozwój. No ale to jest ten element, który jest w tej chwili na potrzeby naszej dyskusji trochę z boku. Technologicznie wspomniałeś o tym, że będziemy mieli większą liczbę inżynierów, którzy będą pracować nad bardziej kompleksowymi, bardziej profesjonalnymi rozwiązaniami, które, jak rozumiem, będą implementowane, no, wcielane w życie, bo po to je właśnie będziemy tworzyć. Dokładnie. Przede wszystkim przed nami największy wyzwanie jest integracja tego lotnictwa załogowego z bezzałogowego, czy bardziej bezzałogowego do tego załogowego, czyli mówimy znowu o obszarach zurbanizowanych miastach, gdzie te drony wkraczają, ale już zakłada, że te operacje będą mogły być wykonywane na większą skalę w obszarach miejskich. Te systemy tworzymy teraz. Znowu chodzi o analizę bezpieczeństwa i tego, jak te drogi powierzchowne ukształtowywać w obszarach miejskich, żeby to było bezpieczne. Przede wszystkim jeszcze tutaj, chociażby w przykładzie Warszawy, gdzie mamy lotnisko praktycznie w mieście, jest to jeszcze większe dodatkowe wyzwanie, żeby to wszystko ze sobą bezpiecznie połączyć. Myślę, że też ta rola właśnie, którą kontrolerzy mają z bycia nawigatorem, kontrolerem będzie się zmieniała w rolę menadżera trajektorii, który będzie tak naprawdę patrzył na obrazek, który mu się rysuje na ekranie i akceptował lub nie propozycję, którą podsuwa mu system, który mamy stworzyć, bo już będzie nie tyle tych danych, tyle doświadczeń zebranych, że będziemy w stanie na tej podstawie no, odciążyć go po prostu na tyle, ile to będzie możliwe. Oczywiście zawsze nie będzie nigdy tak, że sztuczna inteligencja zabierze pracę kontrolerom, czy będzie finalnie podejmować decyzję. Nie, na koniec zawsze człowiek ma decydować, tak jak samoloty mogłyby latać teoretycznie, autonomicznie, to jednak jeden pilota na dwóch, bo zdarzają się przypadki, że jeden pilot zasobnie są dalej potrzebni ze względu znowu bezpieczeństwa, więc tutaj... Ludzie nie mający tak szerokiej wiedzy technologicznej i lotniczej jak ty często, no trzeba to przyznać, boją się latać, obawiają się tego, że coś się może wydarzyć. Rozumiem, że ty nie masz takich obaw. Znaczy, bać się trzeba, bo jak ktoś się nie boi, to jest pierwszy krok do wypadku, czy czymkolwiek, czy to jadąc na rowerze, czy samochodem. Ale mówimy o pasażerach, którzy i tak nie mają wpływu na to, jak jest prowadzona operacja, ale mają taki czasem atawistyczny lęk przed tym, że coś się może wydarzyć. Biorąc pod uwagę to, jak całe lotnictwo w kontekście bezpieczeństwa jest zabezpieczone na wiele sposobów, na wiele stron, na wielu płaszczyznach, to wydaje się, że wystarczy mieć wiedzę, pomijając oczywiście nadzwyczajne sytuacje, które zawsze mogą się zdarzać. Ale ta wiedza powinna, wydaje mi się osobiście, wpływać na to, że ten lęk po prostu powinien być niski, albo nie powinno go być. Tak, nie powinno go być, bo mamy zawsze rozwiązania awaryjne, tak jak mamy główny system ATM-owy, mamy system zapasowy, system backupowy, który, czy nawet salę operacyjną zapasową, w przypadku awarii jednej przełączamy się na drugą,
bez zabezpieczenia w postaci akumulatorów UPS-u, czyli zasilania awaryjnego, od razu załączamy agregaty, czy też prąd, bo tak naprawdę energia elektryczna jest tutaj kluczowa, bez tego nic nie zrobimy, czy do serwerowni, żeby działały. To wszystko pomaga, mamy narzędzia awaryjne, mamy procedury już wypracowane na przestrzeni lat i też technologicznie i technicznie zabezpieczenia pod względem też cyberbezpieczeństwa, nad którymi cały czas pracujemy, bo to też jest taka ciężka i mrówcza praca, bo tu nie ma, że coś zrobiliśmy, skończyliśmy, bo codziennie się pojawia nowe zagrożenie i cały czas jesteśmy w stanie walki, wojny technologicznej bym powiedział, żeby te systemy, które mamy zabezpieczać odpowiednio, one też są oczywiście na osobnej, wydzielonej sieci. To nie jest tak, że to jest sieć publiczna jak internet, gdzie ktoś może się włamać, tylko to wszystko jest zabezpieczone odpowiednio na wielu poziomach. Czasami jeden poziom może zawieść, ale po to są dwa, trzy kolejne, żeby nie doszło do jakichś tutaj wypadków czy zdarzeń lotniczych. Nasz czas się kończy. Dobiegł właśnie do finału, do finiszu. Ja Ci bardzo dziękuję. To była bardzo ciekawa, pasjonująca dyskusja. Widać, że masz gigantyczną wiedzę, ale też pasję. To jest bardzo dobre, dlatego że bez pasji właściwie żadna praca nie jest tak przyjemna, jak mogłaby być z pasją. No i życzę utrzymania tej pasji i życzę, żeby ta wizja, którą przedstawiłeś Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na najbliższe lata się zrealizowała, dlatego że to jest bardzo istotne. To, o czym mówiliśmy na początku, PASZP to nie tylko kontrola ruchu lotniczego, choć oczywiście bardzo istotna, może nawet kluczowa w tej chwili funkcja, ale to także ta bardzo duża część technologiczna, rozbudowa systemów, tworzenie nowych rozwiązań, które tak naprawdę wpływają na to, jak się podnosi komfort pracy kontrolerów. I to nie będzie zaskoczenie, jak się podnosi bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Jeszcze raz wielkie dzięki. A Was zapraszam jak zwykle na kolejny odcinek podcastu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Wysokie Loty już za kilka albo kilkanaście dni tradycyjnie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki.